Nie każdy może zostać mistrzem w sporcie. Dochodzenie do poziomu czempiona to bardzo skomplikowany proces, często zależny od wielu czynników indywidualnych, zewnętrznych, obiektywnych, czasem ekonomicznych. Ale każdy ma prawo spełniać swoje dziecięce marzenia, każdy ma prawo do harmonijnego, szczęśliwego rozwoju i o tym właśnie są miejskie programy sportowe. To oferta skierowana do dzieci i młodzieży naszego miasta, pragnącej spełniać swoje ambicje. To znakomite uzupełnienie oferty zajęć sportowych prowadzonych przez krakowskie kluby. Bardzo ważny element rozwoju naszego miasta. Bez tego często dostęp do aktywności fizycznej stawałby się sprawą bardzo elitarną. Stąd pomysł na wypełnianie przestrzeni krakowskich obiektów sportowych ofertą miejskich programów. Miejskie programy sportowe to pierwszy kontakt dziecka z aktywnością fizyczną, jej walorami uniwersalnymi. To możliwość sięgnięcia po swoje marzenia tuż obok miejsca, w którym funkcjonuje na co dzień. Zaczynamy od tworzenia podstaw zainteresowania aktywnością fizyczną. Temu służyły takie programy jak Akademia Przedszkolaka chociażby, czy młodzieżowe spotkania z lekkoatletyką, królową wszystkich dyscyplin, królową sportu. Miejskie programy sportowe to oferta zainteresowania dzieci i młodzieży sportami całego życia. To możliwość spróbowania swoich sił, swoich ulubionych, często pozostających poza zasięgiem indywidualnych możliwości dyscyplin sportu. W ostatnich latach w Krakowie powstała imponująca baza nowoczesnych obiektów sportowych. Wielkim wyzwaniem było wypełnienie ich życiem, wypełnienie sportową treścią. Jednym z elementów takiej działalności jest właśnie realizacja miejskich programów sportowych dla dzieci i młodzieży naszego miasta. Kraków był areną dla wielkich wydarzeń sportowych w skali świata i Europy. Oprócz wymiaru biznesowego i promocyjnego tych ważnych sportowych przedsięwzięć, pozostawiły one również trwały ślad i spuściznę w postaci organizacji miejskich programów sportowych dla dzieci i młodzieży naszego miasta. Przykłady można w ostatnich latach tutaj mnożyć. Wspomnę choćby o Mistrzostwach Europy w piłce nożnej Euro 2012 i programach, które wokół tego projektu powstały, jak Akademia Młodych Orłów, Mój Trener, Orlik 2012. Mistrzostwa Świata w piłce siatkowej mężczyzn w roku 2014 i bardzo efektywny projekt programu miejskiego Krakowska Akademia Siatkówki. Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej mężczyzn w 2016 roku, które zaowocowały tworzeniem i wdrożeniem w Krakowie programu Szczypiornista Szkoła. Ale miejskie programy sportowe to nie tylko nauka podstaw uczestnictwa w kulturze fizycznej, to nie tylko możliwość otarcia się o wielkie wydarzenia sportowe, będąc uczestnikiem programów, które przy okazji tych wydarzeń są realizowane, ale także elementy wychowawcze, bardzo ważne aspekty profilaktyczne, przeciwdziałania zagrożeniom i ryzykom, które we współczesnym życiu społecznym występują. Temu właśnie służy realizowany od lat program Sport Przeciw Wykluczeniu, czy Sport Łącz Okolenia Integruje Rodziny. Ogólnodostępne, bezpłatne zajęcia sportowe realizowane w ramach miejskich programów stanowią znakomitą, efektywną formę uzupełnienia oferty zajęć szkolenia sportowego realizowanych na co dzień przez krakowskie kluby sportowe. To odpowiedź na bariery często ekonomiczne, organizacyjne, które występują w dostępie dla młodych ludzi do sportu. Tworzenie, wprowadzanie i rozwój miejskich programów sportowych to działalność bardzo odpowiedzialna, ale również niezwykle sympatyczna i efektywna. Dlatego staramy się działać jeszcze silniej, stawiać sobie cele jeszcze wyżej i dążyć do ich osiągnięcia jeszcze mocniej. Taki będzie Kraków, jak i jego młodzieży chowanie, także wychowanie w aspekcie fizycznym.